Gorszych warunków szczerze nie miałem. Jak widzicie, warunki pogodowe są tragiczne. Bardzo duże wiatry wiejące cały czas praktycznie w twarz. Musiałem nieraz trzymać czapkę, żeby mi jej nie zwiało. Co, no dobrze, że nie pada deszcz, ale pewnie zaraz zacznie padać. Ale co, no pozytywnie, przy brzegu jak widzicie, bezpieczeństwo, kamizelka to jest podstawa. Warunki pogodowe jak widzicie już całkiem inne. Może nie jest to lustro, ale duże, obszerne fale, lekko kołysające. Zupełna przeciwność tego, co miałem jeszcze około 10-15 minut temu. Tam dokładnie jest Rydzewo. Tam właśnie się kierujemy. Przybliżę. Na dodatek się rozpadało, także pozdrawiam wszystkich świrów, którzy pielęgnują swoją zajawę. Nieważne jaka panuje pogoda. Znowu się zaczynają złe warunki. Znowu duże fale, ale wiatr za to wieje w plecy. Warunki znowu się zmieniły, coraz gorzej, także co, no prawie 4 godziny spływu za mną, zaraz będę chciał sobie gdzieś wysiąść, posiedzieć troszkę, odpocząć. Pada niezmiennie od 4 godzin, także no trochę lipa, ale pozytywnie. Tutaj jest mój przystanek i o, i akurat zaczęło padać. Myślę, że da radę wejść sobie pod most. Troszkę odpocząć. Z deszczu pod most. Tam o, gdzieś położyłem swój kajak. Teraz nie jest on ważny. O Jezu. Zaraz muszę się położyć. Trzeba sobie troszkę odpocząć. Fajne tereny, gdzie będzie można rozbić namiot. Zaraz się będę musiał zastanowić, jak daleko jeszcze będę płynął. I tak o. Oby jutro była lepsza pogoda. Błagam o to. Wie Boga, jeżeli jest, jeżeli tutaj gdzieś na mnie patrzy, to oby była jutro lepsza pogoda. Pogoda jest piękna. Nie podejmuję się dzisiaj. Przed mnie jest godzinę 16:43. Zadzwoniłem tutaj do gościa. Mogę tutaj nocować. Jakieś pieniądze jeszcze chcę, ale to tam nie jest ważne. Ważne jest to po prostu, że jest tak silny wiatr. No nie będę tego przepływał. W ogóle nadrobiłem jeszcze tyle kilometrów. Strasznie słabo, straszna słaba pogoda. No i nic, no i co? I pozostało mi czekać do jutra. Niestety, takie czasem są warunki. Pogody nie pokonamy. Jestem cały przymoczony. Szybko biorę rzeczy, jakieś kuchenkę, jedzenie. Zabieram się za to i naprawdę warto czasem przemyśleć to, co się chce zrobić, bo ambicje często ludzi zabijały i nie warto, myślę, tak głupio ginąć. Jestem w bardzo fajnym miejscu, za które musiałem zapłacić 20 zł, ale to nic. Najważniejsze, że jest fajnie skoszona trawa, mam miejsce do ogniska, jak widzicie. A no i dlaczego mnie tak dobrze słyszycie? Dlatego, bo już nie mam tego całego case'a wodoodpornego i bardzo się cieszę, że w ogóle miałem go, bo już bym miał dawno po telefonie. Cholera, otworzyła mi się Juka. Ale zimno. Szkoda, że to tak tego nie widać, ale o, może wam tu pokażę na drzewo. Jest naprawdę tragiczny wiatr. Dzisiaj niestety tylko 6 godzin płynięcia. Ale jakiego płynięcia? No Jezu, wystraszyłem się, że ktoś tutaj, kurde, przyszedł. No tak, jakiego płynięcia? No bardzo mocnego. Cały czas walka z falami. Nieustannie walczyłem z wiatrem. I teraz jest dobry czas, aby sprawdzić swoje dłonie. No właśnie.
nie ma jakiejś tam tragedii. Prawa ręka jest w dużo lepszym stanie, jak widzicie, ale wszystko to odmoknięte, zmarznięte. No i co? I powoli będę ogarniał ten bajzel i za niedługo będę sprawdzał, ile ci się udało się przepłynąć. W życiu większego szczęścia nie ma jak kawałek łóżka, tak naprawdę kawałek domu, ale tak jak widzicie, zapomniałem właśnie poduszki, ale to nic, jakoś tam ulepimy to. Ważne, że jest względnie sucho, a zaraz będzie się robić herbatka. Nie ma tu jak sos widelcem jeść. Pierwszy dzień. Przepłynąłem bardzo mało, bo około 30 km. Myślę, że jak na takie warunki, to i tak bardzo spoko. Warunki były tragiczne. Do teraz słychać ogromny wiatr. Jutro ma być o 10 km mniej na godzinę, więc wow, cieszmy się. Dzień drugi moich zmagań. Pewnie na kamerze znowu tego nie widać, ale wieje silny wiatr. Może troszkę mniej niż wczoraj, ale nadal jest to bardzo duży wiatr. Ogarnąłem się, wstałem 7:30. No i co? Krótka rozgrzewka i lecimy dalej. But to this day I don't know what I'm fighting for. I'm fighting for. Show me love, sweet hero, and I'm falling at your feet. After 30 years. Powoli zbliżamy się do Mikołajek. O, wiatr znowu zaczął szaleć. No i co? No, względnie bezpiecznie, chociaż przed chwilą znowu była agresja ze strony przyrody, także no nic, płyniemy dalej. Tak zwany mikołajski widok. Przed wami największe jezioro w Polsce, jezioro Śniarty. Zaczynamy przygodę, tak naprawdę prawdziwa przygoda zaczyna się teraz. Wpłynąłem zarośla, bo płynięcie w takich warunkach jest niemożliwe. No naprawdę, nawet nie chodzi już o te fale, ale o wiatr, który jest tragiczny. No, znowu powtarza się sytuacja 14:40 i kurde, nie da się płynąć do przodu. Nie? No nic, no może poczekam jeszcze z godzinę, zobaczymy na wiatr, może być. Jak widzicie, fale są tragiczne. Zobaczcie, co tu się dzieje w ogóle. Nie da się w ogóle płynąć tutaj. Także zdecydowałem się, że dalej nie płynę. Za niedługo będzie po mnie mój znajomy. Fale jak na morzu, pięknie to wygląda. Tak naprawdę nie jestem nawet smutny. Nie jestem nawet smutny, jestem szczęśliwy, bo pięknie to wszystko wygląda, ale no... Nie przepłynę teraz tego. Niestety nie trafiłem w dobre okno pogodowe, bo siły na to mam. Ale no niestety, czasami nie jest to zależne od pogody. I tak jak widzicie,
Albo może nie widzicie, bo w telefonie to nie będzie tak dobrze widać. Może jakbym stanął tutaj. No fale są ogromne, z każdą falą wlewało mi się do kajaka. Ale serio, jakbym skończył na przykład, nie wiem, parę godzin temu, bo już około 3-4 godziny temu się zastanawiałem, czy tego nie kończyć z tego tytułu, bo były bardzo silne wiatry. No i właśnie te bardzo silne wiatry doprowadziły do tego. I jakbym wtedy skończył, to bym był taki niezadowolony, smutny, bo była taka szaruwa, a tu bum, taki piękny dzień i powiedziałem sobie, że nie opłaca się płynąć. No sami widzicie, no nie opłaca się płynąć, nie opłaca się, a nie da się, no właśnie, no bardziej chyba, że się nie da, no. Chociaż tak jak mówię, no trzeba się cieszyć, że po prostu taka wyprawa była, że tych kilometrów trochę było napłynięte i ciągła walka była, tak? Ciągła walka z wiatrem, z falami. To są właśnie jeziora, tak naprawdę takie mini morza, mini oceany, no jakby to tak zwał jak zwał, ale jednak różni się to bardzo niż taka typowa rzeka. No jest pięknie, naprawdę.